zmęczony Da Silva, teraz trafia Narku. Ale Tomek też jest zmęczony. Dokładnie tak. Koniec pojedynku, ależ to był finisz. Brutalne kopnięcie Frankensteina i wykorzystał szybkość, element zaskoczenia. To był spektakularny knockout. Anderson Silva, Lyoto Machida, takie nazwiska przychodzą do głowy, kiedy oglądamy knockout frontalnym kopnięciem. Jeszcze nie chciał dobijać Polaka Da Silva, ale sędzia mu na to pozwolił. Coś niesamowitego. Co tutaj się stało? Powiedział, że będzie szukał tego knockoutu i go w końcu znalazł, mimo tego zmęczenia. Ale chyba właśnie ta uporczywość Tomka Narkuna, to ciężko tutaj mówić, że skarciła go. Jeśli chodzi o akcję, tutaj Narkuna, bo w tej drugiej rundzie tam się nic nie wydarzyło. Generalnie pierwsza akcja skutkowała.